Panie trenerze, wygrywacie 3-0 w Olsztynie. Jak pan podsumuje to spotkanie? Najważniejsze było dla nas zwycięstwo. Z takim zamiarem, żeśmy przyjeżdżali i to było trudne spotkanie. Zespół został wzmocniony zawodnikami z pierwszego zespołu. Natomiast jestem bardzo dumny z zespołu z jednego powodu. To, co działo się przed meczem w szatni, sama dyskusja zawodników, to mnie jako trenera bardzo, bardzo buduje i ja za dużo nie musiałem mówić. Chłopcy zrobili całą robotę, ja przygotowałem się pod kątem innym. Zdobyliśmy 3 punkty, cieszę się, że Bartek zdobył bramkę lub bramki, bo już nawet nie wiem. I wywozimy 3 punkty z którego terenu. Myślę, że Stomin jednemu jeszcze zabierze punkty. Natomiast my dopisujemy 3 oczka i tylko duma mnie rozpiera po dzisiejszym meczu, bo wydaje mi się, że z tego przebiegu meczu chyba tych sytuacji stworzyliśmy więcej. Stomin na pewno miał jedną w drugiej połowie, gdzie Dominik wybronił, później stały fragment gry w pierwszej połowie. I wydaje mi się, że te sytuacje były na naszą korzyść. Gdy Stomin będzie grał w takim zestawieniu w kolejnych spotkaniach, to rzeczywiście może odebrać innym zespołom punkty, ale może się tak stać, że Stomin już w takim składzie już nigdy nie wystąpi na wiosnę. I proszę powiedzieć, jak pan się przygotowywał do tego meczu? No bo tak naprawdę pewnie dopiero dziś koło 10 dowiedział się pan, w jakim zestawieniu rywale wyjdą na boisko. Tak, natomiast przygotowujemy się na wariant różne przeciwnika, które mogą nas zaskoczyć i one trochę zaskoczyły, bo graliśmy ze Stomilem sparing i zespół grał 3-4-3, natomiast dzisiaj zagrał 4-4-1 i to również mamy gdzieś tam przygotowane pod system przeciwnika. Wiemy, jak zareagować na taką sytuację i dzisiaj chłopcy w 100% wykonali zadanie. 0 straconych bramek, 3 zdobyte, tylko się z tego cieszyć. Teraz będzie łatwiej, bo można o kolejny mecz już obejrzeć i zobaczyć i być bardziej przygotowanym do meczu. Znisz Biała Piska, faworyt do awansu do trzeciej ligi. Tak będzie na koniec sezonu? Znaczy, faworytów jest kilku. Natomiast u nas cel się nie zmienia, zawsze jest jeden. Tak jak już powtarzam, my walczymy o trzecią ligę. Nie chowamy głowy w piasek i nie będziemy patrzyli, co inni myślą, jak inni, że tak powiem, mają postawione cele. Nas interesuje tylko jedno. Gra w trzeciej lidze.